Zapytałem mojego przyjaciela. Zdaje się, że będę musiał coś mówić dzisiaj. Jak sądzisz, o czym powinienem powiedzieć? Mów o miłości do języka, powiedział. Ale wracając do tematu naszego, czyli do mowy. Mówimy po to, żeby. Zmieniać bieg rzeczywistości. Mówimy o, po to, żeby budować swoje relacje z innymi ludźmi. Mówimy po to, żeby opowiadać o sobie i o świecie. Mówimy również po to, żeby nazywać dla siebie świat. Ale nieważne jest tylko to, co mówimy. Ważne jest również, jak mówimy. Intencje, emocje znacznie mocniej wyrażają się poprzez intonację, często niż poprzez samo słowo to w jaki sposób patrzymy na świat wpływa na to w jaki sposób o nim opowiadamy jakich słów dobieramy żeby o nim opowiedzieć ale również w drugą stronę to jak opowiadamy o tym świecie wpływa na to jakim ten świat postrzegamy to w jaki sposób mówimy do innych ludzi i mówimy o nich wpływa na nasze relacje z nimi i na to, jak my ich postrzegamy, i jak oni nas postrzegają. Mówię teraz tutaj własnymi słowami. Zazwyczaj mówię słowami napisanymi przez innych. Co to znaczy mówić słowami, nie czytać słów, tylko mówić słowami napisanymi przez innych? To znaczy znaleźć ten szczególny sposób wejścia w głąb tekstu, w ten, w ten jego nie ujawnianą, często zakrytą, tajemniczą treść. A przede wszystkim w te emocje, które tworzyły się w momencie, kiedy tekst powstawał. Przyjąć je jako swoje przez siebie je odczytać. To zderzenie tekstu z osobowością osoby, która go mówi, daje często niezwykłe rezultaty, Powstają nowe konteksty, nowe nowe, nowe światy. Takim, w taki szczególny sposób realizuje się to w teatrze polskiego radia. Tam mamy do dyspozycji słowo i tylko słowo. Słowo i milczenie oczywiście. I przy pomocy tych dwóch czynników potrafimy tworzyć. Chcemy potrafić. Tworzyć głębokie, pełne osobowości i prawdziwe relacje pomiędzy ludźmi. Myślę także, że. Mówienie jest tym szczególnym przywilejem każdego z nas, w którym przejawia się nasza własna twórczość. Każdy z nas, mówiąc, ma do wyboru rozmaite stylistyki, bogactwo języka, wybór pewnych sposobów wyrażania się, pewnych chwytów retorycznych. Także język buduje nas. Z niego jesteśmy. Myślę, że powinniśmy myśleć o tym, żeby ocalić jego bogactwo, a przede wszystkim chronić tych najsłabszych. To znaczy samogłoski nosowe i akcent proparksotoniczny, czyli żebyśmy zawsze mogli mówić: milczeliśmy, mówiliśmy, kochaliśmy. Dziękuję.